Chciałbym tu powiedzieć, drodzy, na początek tej ostatniej sesji, że to, co opowiadałem o tych 10 ludziach nawróconych z organizacji, to było okupione wielką modlitwą. Kilkakrotnie w ciągu dnia wielu z nas wymieniało wszystkie te osoby. Konsekwentnie wylewaliśmy serca przed Panem za wszystkie te osoby, które potem się nawróciły. To było, Bóg działał tu. Niektóre może łatwiej jakoś się nawracały. Na przykład za Darka była długa walka duchowa. Długi problem. Więc po prostu tutaj bardzo ważną rolę ma modlitwa. Przejdźmy teraz do ostatniego wykładu i bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak długo wytrwali, bo jest to tematyka trochę męcząca, to jest trochę trudna. Ja wiem i ja rozumiem i wiem, że no, dla mnie też ta praca nie jest też łatwa. Ja nie wyruszam ze zboru bez modlitwy. Ja bardzo proszę wszystkich w moim zborze, w którym jestem członkiem, żeby wszyscy się modlili. Ja nie widzę się sam w tej walce duchowej. Tu potrzeba naprawdę ochrony modlitewnej ze strony dzieci Bożych. I teraz chciałbym powiedzieć ostatnią część, bardzo ważną. Jak rozmawiać ze świadkami Jehowy? Kto może rozmawiać ze świadkami? Bardzo ważna rzecz. Jedynie osoby dobrze ugruntowane w Słowie Bożym mogą podjąć się rozmowy ze świadkami. Dlaczego? Ponieważ świadkowie potrafią wprawić nieprzygotowanego słuchacza w zakłopotanie i wzbudzić wielki niepokój. Również kogoś, kto jest dzieckiem Bożym. To jest bardzo ważne. Kiedyś byłem w jednym zborze, takim charyzmatycznym w Toruniu i siostra mnie aż pod sam dom jedna odprowadziła i powiedziała mi, jak bardzo zburzyli jej spokój świadkowie. Jak bardzo ją zaniepokoili różnymi zaskakującymi wersetami i po prostu nie wiedziała, jak na to zareagować. Dużo jej mogłem wytłumaczyć, pomóc, ale widać, że przynoszą innego ducha. Także innym osobom nie poleca się podejmowania dyskusji. Kto nie jest ugruntowany w Słowie Bożym, kto nie zna dobrze podstaw biblijnych, takich zasadniczych nauk chrześcijańskich przynajmniej, ten nie poradzi sobie. Naprawdę. Zamiast tego dobrze jest, jeżeli osoba, która nie jest taka mocna w Słowie Bożym, podzieli się swoim świadectwem nawrócenia. Jest bardzo mocne. Mój przyjaciel, który po 25 latach alkoholizmu się nawrócił, nieraz jak świadkowie go zaczepią, mówi tak. W prostej modlitwie do Jezusa Chrystusa zwróciłem się o uwolnienie i w jednej chwili zostałem uwolniony. Nie musiałem iść na żadną terapię ani nic. I kto mnie uwolnił, pyta świadków Jehowy, szatan czy Jezus? Jak myślicie państwo? I odchodzą, nie mają tematu, nie wiedzą co powiedzieć. Więc świadectwo nawrócenia jest czymś, na co świadkowie nie mają odpowiedzi. Można się też powołać na jakieś takie świadectwo, co Pan Jezus czyni w naszym życiu. Czy to świadectwo wysłuchanej modlitwy, czy to jakiegoś nadzwyczajnego działania Bożego. Można też się podzielić swą chrześcijańską nadzieją. To jest również bardzo cenne. Taka siostra Anna Tołwińska, staruszka po 90 w Toruniu, kiedy odwiedziły ją panie świadkowie Jehowy, zaskoczyła je bardzo. Bo mówiła z taką miłością o Panu Jezusie, o tym, jak wierzy, że będzie z Nim w wiecznym szczęściu przebywać. Tak dzieliła się swoją nadzieją, kim jest dla niej Pan Jezus. Że jedna z tych osób świadków Jehowy powiedziała, zazdroszczę Pani takiej wiary. Był taki człowiek, Ted Dencher, jeden z czołowych starszych zboru świadków Jehowy w Nowym Jorku. I kiedy odwiedzał domy, zawsze wydawało mu się, że on góruje nad każdym domownikiem swoją wiedzą biblijną. Pewnego razu trafił do starszego, takiego prostego małżeństwa chrześcijan, wierzących Słowu Bożemu, nawróconych. I wydawało mu się, że też góruje argumentacją nad tą rodziną. Ale pod koniec, jak już miał wychodzić, ta staruszka, nasza siostra powiedziała, wie pan co, my się już chyba nie zobaczymy, bo ja już jestem w starszym wieku i spodziewam się, że pójdę do mojego pana na zielone pastwiska, będę z moim Zbawicielem wiecznie w chwale żyła.
szczęściu, posłuchał tego, wyszedł, ale nie dawało mu to spokoju. Bóg użył tego świadectwa bardzo potężnie. Zaczął się zastanawiać, a jaką ja mam pewność, co się dzieje ze mną po śmierci? Gdzie ja będę? Z kim ja będę? Nie mam żadnej pewności. I zaczął czytać Nowy Testament na nowo i doszedł do zbawczego poznania Pana Jezusa, napisał potem książkę o tym. Także proste nawet świadectwo. Nie myślmy, że musimy być uczonymi biblistami, nie wiadomo jakimi teologami, żeby świadkowi odpowiedzieć. Proste nieraz świadectwo. Duch Święty najprostszą rzeczą jest w stanie się posłużyć, aby kogoś uwolnić. Kolejna rzecz, której warto pamiętać, to możemy tak zastosować taką taktykę, jaką zrobił apostoł Paweł. To znaczy wyrazić szacunek za ich gorliwość, że mają gorliwość dla Boga, że chcą Bogu służyć. Apostoł Paweł, gdy był na Areopagu, powiedział do Ateńczyków, choć wcześniej obruszał się na ich bałwochwalstwo, powiedział, widzę, w takim dosłownym przekładzie, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi bardzo religijnymi. Albo jak inny przekład mówi, że macie większą niż inni bojaźń przed bóstwami. Zaczął od czegoś, co nie było od razu ciosem takim między oczy, ale zaczął od docenienia ich, że chcą służyć Bogu, chociaż po omacku. Potem oczywiście wyjaśnił, że on im głosi Boga, którego nie znają, któremu ołtarz wystawili. Potem im wykazał, że bóstwo nie jest podobne do dzieła rąk ludzkich czy wytworu ludzkiego umysłu. Czyli zdemaskował bałwochwalstwo, ale zaczął od czegoś pozytywnego. Więc warto na początku próbować świadka nie od razu uderzyć, a wy nie wierzycie w boskość Jezusa, a wy to, a wy tamto. Nie. Na początek próbować zbudować wspólną płaszczyznę, a więc na przykład powiedzieć, no fajnie, że chcecie służyć Bogu, to dobrze. Chcecie mieć szacunek dla Biblii, dla zasad, chcecie dbać o swoje rodziny. My jako chrześcijanie jak najbardziej podzielamy takie przekonania. Można tak zacząć od czegoś takiego pozytywnego, choć wiadomo, że świadkowie tu mają wiele rzeczy wypaczonych, ale potraktujmy ich na początku z życzliwością, zanim przejdziemy do jakiejś poważniejszej argumentacji. Nie patrzmy na nich w żadnym wypadku z góry. Pamiętajmy, że są oni ofiarami ofiar. A więc ktoś kiedyś popadł w zwiedzenie, jest to rzecz duchowa, ktoś przyjął jakieś nauki demoniczne, fałszywe, szerzył ten błąd dalej i jedni po drugich to przyjmują. Więc to są ofiary ofiar. Kiedy mamy zrozumienie dla świadków Jehowy, będziemy mieli dla nich współczucie tak samo jak dla wszystkich zagubionych ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa. Bardzo ważne jest współczucie. Warto się modlić o to, żeby Bóg nam dał współczucie do ludzi, którzy nie znają Chrystusa. I będziemy świadków traktować jak innych ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa, którzy co prawda mają jakąś tam Biblię w ręku, mówiliśmy jaka ta Biblia jest, ale jednak z tymi Bibliami idą do piekła. Mając miłość do świadków Jehowy, będziemy mieli do nich cierpliwość. A więc będziemy świadomi, że to nie tak od razu oni wyjdą z tych ram. Więc będziemy także łagodni, ale i stanowczy. Na czym to polega? Nie damy sobie niczego wmówić, nie damy sobie niczego narzucić, ale będziemy właśnie łagodni w tym, uprzejmi, zgodnie z tym, co mówi list do Tymoteusza, zobaczmy, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 24 wersetu. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Nie próbujmy na siłę pomagać Panu Bogu. Róbmy swoje, a Bóg będzie działał. Bóg będzie działał. Jeśli są to Jego owce, usłyszą Jego głos. Jak można podkopać fundament świadków Jehowy? Trzeba podkopać zaufanie do ciała kierowniczego i tak zwanego niewolnika. Więc cóż, możemy się powołać na przykład na
częste zmiany nauk świadków Jehowy i ich niespełnione przepowiednie. Pokazać im można na przykład fotokopię starej literatury. Tutaj może siostry czy bracia zamówią książkę Kryzys Sumienia, gdzie dużo takich fotokopii jest, wystarczy sobie zrobić. Ja mogę też przesłać niektóre, czy odesłać do niektórych stron. Mogę przygotować takie coś i powołać się na to. Chociaż właśnie, nie zawsze to działa. Czasem świadkowie będą spłoszeni. A skąd oni to mają? Czasami lepiej podać po prostu, że słyszałem, że w takiej a takiej strażnicy jest taka myśl napisana. Czy naprawdę to głosiliście? Trzeba nie tyle atakować, ile zmusić świadka do poszukiwań osobistych. Więc poprosić o sprawdzenie tych informacji, czy rzeczywiście coś takiego było głoszone, o wyjaśnienie, czy tak rzeczywiście nauczano. Warto postawić celne pytania świadkowi, które zmuszą go do myślenia. Nie podpowiadać mu od razu wniosków. W każdym razie mamy to sprawdzone, że to nieraz ta strategia działa. Pobudzenie do zbadania trochę historii organizacji, historii nauk. I tu takim dość dobrym przykładem, wyrazistym, jest stopka redakcyjna Przebudźcie się, gdzie 8 października jeszcze jest napisane, że czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Twórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo. Natomiast już w stopce redakcyjnej Przebudźcie się z 8 listopada 1995 roku już nie ma mowy o pokoleniu roku 1914 i nie ma mowy o tej obietnicy Stwórcy, że nie przeminie to pokolenie. A zatem jakby tak Stwórca wycofał się ze swojej obietnicy, tak by wynikało. Z numeru na numer Przebudźcie się, co jest okropnym bluźnierstwem. Tak naprawdę to ludzie się wycofali ze swojej fałszywej nauki. Zachęcajmy świadków Jehowy, żeby byli jak Berejczycy, którzy codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają, żeby sprawdzali, co mówi Biblia naprawdę. Zwracajmy uwagę na kontekst. Gdy świadek przytacza nam jakiś werset, to zwróćmy uwagę na kontekst. Podam przykład. Świadkowie nieraz przytaczają Księgę Kaznodziei, 9 rozdział, werset 5. I mówią tak, wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą, już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. I twierdzą, że umarli po prostu są w nieświadomości, nie istnieją. Ale gdy przeczytamy zaraz werset 6, to czytamy tam między innymi, zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. A zatem najwyraźniej chodzi o sferę ludzką, że w sferze ludzkiej nie mają udziału po śmierci. Bo jeśli świadek twierdzi, że to jest nauka biblijna o stanie umarłych, to dlaczego tu jest napisane, że już nie ma dla nich żadnej zapłaty, skoro Księga Objawienia 22 rozdział zawiera słowa Pana Jezusa, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną? Jeżeli tu jest mowa, że ich imię idzie w zapomnienie, to dlaczego Pan Jezus mówi w Księdze Objawienia 3 rozdział, a werset 5, zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota? A zatem co? Zapłata jest, imię nie idzie w zapomnienie? Okazuje się, że werset ten nie może być używany jako dowód, co się dzieje z umarłymi. Nawet strażnicy numer 13 z 1975 roku napisano na stronie 23, że fragment ten wcale nie dotyczy zmartwychwstania i przyszłej nadziei. Więc sami siebie tutaj jakby zdemaskowali pod tym względem. Więc to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o takich właśnie czasami dziwnych technikach stosowanych przez świat. O czym warto pamiętać? Dlaczego świadkowie Jehowy są tak trudnymi rozmówcami? Podlegają ustawicznej, intensywnej indoktrynacji. Jeden i ten sam materiał jest wielokrotnie powtarzany. To tworzy kolejny w mózgu, to tworzy po prostu takie obiegi myślowe, gdzie trudno się przebić. I jak wiemy, tu jest też działanie zniewalającego złego ducha.
Nie polegajmy na sobie samych, jeśli chodzi o działalność pozyskiwania świadków Jehowy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6, rozdział, werset 44, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A więc bardzo gorliwie szukajmy Ojca w tym, do Niego o to, by prowadził tych ludzi do Jezusa. Pan Jezus powiedział, że jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Więc Pan Jezus uwalnia. A Duch Święty, jak czytamy, oświeca, bo czytamy w Ewangelii Jana 16, rozdział, werset 13, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. A więc polegajmy na Bogu. Jest tu bardzo ważna modlitwa i cierpliwość. To nieraz jest długa walka o kogoś, kto jest w organizacji. To nie od razu tak jest. I okazujmy taką chrześcijańską życzliwość. Wtedy upada u świadków jedynozbawczość. Kiedy mi niektórzy chrześcijanie z kościołów ewangelicznych ogólnie mówiąc, zaczęli okazywać życzliwość, zaczęli mnie zapraszać, prowadzić ze mną rozmowy, a byłem, pamiętajcie, starszym zboru i świadkiem Jehowy, to kiedy byli tacy dla mnie życzliwi, byli gotowi mi jakąś książkę pożyczyć, porozmawiać ze mną, spędzić czas, byli gotowi się za mnie modlić, to szybko upadła mi jedynozbawczość. Doszedłem do wniosku, że dzieci Boże są w innych kościołach, a nawet, że są to ludzie inni niż świadkowie. I był taki moment, drodzy, że bardziej lgnąłem do tych chrześcijan niż do świadków. Czułem większy związek duchowy z tymi chrześcijanami niż ze świadkami. Ze świadkami nie mogłem już się w końcu dogadać. Próbowałem rozmawiać na różne tematy i nie mogłem się dogadać. Ja mówiłem jakby po chińsku, ani po arabsku. Nie szło w ogóle się porozumieć. A z tymi ludźmi wierzącymi mogłem się podzielić. Nie narzucali mi od razu swoich poglądów. Pożyczyli mi jakąś książkę, wskazali jakąś stronę internetową. Właśnie. I ta ich gotowość spędzania ze mną czasu, gdzie już mnie moi współwyznawcy od świadków nie rozumieli, było takim dla mnie zbudowaniem. I zwątpiłem dość szybko, że tylko organizacja jest prawdziwą religią. Warto poruszyć jeden temat. Doskonale znamy te wersety, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Uwaga! Według doktryny świadków tylko 144 tysiące może dostąpić nowego narodzenia. To jest diabelską herezją, bo właściwie zamyka ludziom dostęp do zbawienia. Bo tu to wejście do Królestwa Bożego, to ujrzenie Królestwa Bożego, to jest równoznaczne ze zbawieniem. Taki brat Robert Righetti, były świadek, napisał mi, że on uważa, że ciało kierownicze to są ludzie, którzy, jak mówił Pan Jezus, zamykają Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzą, ani nie pozwalają wejść tym, którzy wchodzą. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, werset 13. Bardzo poważna sprawa. Jaki jeszcze warto poruszyć temat? Zadać pytanie wprost świadkowi Jehowy. Czy jest Pan, czy jest Pani dzieckiem Bożym? I ma Pani Ducha Świętego? I list do Rzymian, zapamiętajmy, list do Rzymian, 8 rozdział, jest potężnym narzędziem Bożym i sprawdził się już w bardzo wielu przypadkach świadków Jehowy w wyzwalaniu ich. Potężne narzędzie Boże. Dlaczego tak mówię? Bo ten list do Rzymian nie pozostawia żadnych wątpliwości, że są na świecie tylko dwie grupy ludzi. Jakie to grupy? Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, których zamysł ciała to śmierć. I druga grupa. Ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, a zamysł ducha to życie i pokój. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. To znaczy ci, którzy nie mają Ducha Świętego, którzy są nieodrodzeni, co by nie robili, ile by nie głosili, ile by nie chodzili na zebrania świadków Jehowy, nie mogą podobać się Bogu. A dlaczego? Bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, ten nie należy do Niego, nawet przekład Nowego Świata mówi. Jeśli świadek wam na te argumenty odpowie, ale ja sądzę, że mam Ducha Bożego, to idźcie z Nim dalej. Werset 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jest Pan dzieckiem Bożym? Dalej. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Czy Pan nazywa Boga Abbą Ojcem? Dalej.
Ten to Duch świadczy wespół z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zapytajmy, czy są współdziedzicami Chrystusa. Odpowiedzą, że nie. Więc albo jesteście dziećmi Bożymi, macie Ducha Świętego, współdziedzicami Chrystusa, możecie nazywać Boga Ojcem, albo nie macie Ducha Świętego i Bogu absolutnie nie możecie się podobać. Co byście nie robili? Oczywiście to trzeba bardzo jakiś taki mądry sposób powiedzieć, ale trzeba wykazać, że nie ma alternatywy, bo o tych ludziach dalej jest napisane, że to są ludzie, których Bóg przedtem znał, których przeznaczył, aby byli podobni do obrazu Syna Jego, których przeznaczył, powołał, usprawiedliwił i tak jest pewne, jakby już teraz uwielbił. To są ci wybrani. Więc tak naprawdę świadek nie może tego przyjąć. Przyznać, że jest dzieckiem Bożym i że ma Ducha Bożego w kontekście listu do Rzymian. To jest powalające dla wielu z nich. Jaki jeszcze temat można poruszyć? Doskonale znacie list do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Tak? Znamy doskonale ten werset. Przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I tak dalej, zobaczmy. Temat łaski Bożej jest bardzo ważny. Wielu świadków rozumuje tak. Wiara plus uczynki, to będę zbawiony. Takie mniej więcej rozumowanie. Nie mają tego pokoju, nie mają tego fundamentu w Chrystusie. Kiedy ja zrozumiałem łaskę Bożą, na ile to może śmiertelnik zrozumieć, zacząłem odpoczywać w Chrystusie. Zacząłem, no stałem się szczęśliwym człowiekiem. To jest ważny temat. Dalej. Udział w Wieczerzy Pańskiej dla wszystkich. Przywoływaliśmy już Ewangelię Mateusza, wielkie posłannictwo, gdzie Zbawiciel nasz mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz uwaga. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlaczego ten werset ma związek z Wieczerzą Pańską? Ma i to wielki. Skoro przestrzegać wszystkich nauk Jezusa mają wszyscy ludzie, których będziemy uczyć aż do końca świata, to również przestrzegania Wieczerzy Pańskiej, gdzie Pan Jezus, no dosłownie kilka rozdziałów wcześniej powiedział, na przykład o kielichu, o chlebie, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, o kielichu, pijcie z niego wszyscy. Dla wszystkich do końca świata nowych uczniów jest przewidziana Wieczerza Pańska. I żaden jakiś Rutherford czy jakikolwiek inny prolog nie może tego odwołać. Dalej jedna nadzieja. List do Efezjan mówi, że jesteśmy powołani do jednej nadziei jako chrześcijanie. To jest bardzo ważny tekst. Łatwo zapamiętać. Efezjan 4:4. Ewangelia Jana, 12 rozdział, przepraszam, 14 rozdział, jest tekstem, który mi pewien człowiek przeczytał, jak byłem jeszcze gorliwym świadkiem i wyobraźcie sobie, że Duch Święty po 10 latach mi ten werset przypomniał i to z wielką mocą. Bo czytamy tutaj, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Gdyby było inaczej, gdyby była ograniczona liczba ludzi powołana do nieba, Pan Jezus by powiedział, a jednak nie powiedział. Zwłaszcza ten zwrot, gdyby było inaczej, bardzo mocno dotarł do mojego serca. W Ewangelii Jana, 12 rozdział, werset 26, Pan Jezus wyjaśnia, na czym polega zbawienie. Mówi tak, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Zbawienie to bycie tam, gdzie Zbawiciel, to bycie z Nim. Ewangelia Mateusza zapewnia też, w podobieństwie o robotnikach w winnicy, że nawet ci, którzy przyszli na końcu o 11 godzinie, otrzymali tą samą zapłatę. Dla wszystkich jest jedna nagroda. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział od 1 do 16. Odpowiedzmy teraz na niektóre zarzuty świadków. Świadek upiera się, że zbawienie będzie na ziemi. Często tak jest, prawda? Co można powiedzieć? Najważniejsze jest, z kim będziemy, a nie gdzie będziemy. Tak naprawdę. Bo pierwszy list do Tesaloniczan mówi i tak zawsze będziemy z Panem. To jest najważniejsze, że będziemy z Panem. A gdzie będziemy? To jest sprawa drugorzędna. Ważne, że będziemy w wiecznej chwale, w wiecznym szczęściu z naszym Panem, bez grzechu,
bez skazy, bez niepokoju. Księga Objawienia rysuje przed nami cudowny obraz, na czym będzie polegało zbawienie. Bo mówi między innymi o Bogu, słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. W teologii mówi się czasem, że będzie to widzenie uszczęśliwiające, że będziemy oglądać samego Boga i uwielbiać Go. Ja bym to tak zilustrował. Lubimy na pewno patrzeć na piękne widoki, na przykład piękny zachód słońca, prawda? Czy piękne krajobrazy. Podobają nam się ładni czy przystojni ludzie, ale to, kim jest Bóg, to jest w ogóle niewyobrażalne. Piękno samego Boga, Jego oblicza, Jego chwały. Jest to, przekracza wszelkie w ogóle kategorie ludzkich wyobrażeń, jakiegokolwiek piękna. To jest największe, najcudowniejsze, najbardziej uszczęśliwiające piękno, jakie można tylko oglądać. I to nas czeka, że będziemy oglądać cudowną, majestatyczną, nieopisaną ludzkim językiem Bożą chwałę i będziemy tego Boga uwielbiać i będziemy uszczęśliwiani obecnością Jego przy nas. A wiecie, co świadkowie Jehowy obiecują swoim wyznawcom? Ogół ma być na ziemi i nagrodą będzie, że spotkają Abrahama, Noego i będą mogli z nimi porozmawiać, a nie będą z Bogiem czy z Jezusem. No tak, tak obiecują. Świadek potrafi przytoczyć Ewangelię Jana 10:16, gdzie czytamy, że mamy inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I twierdzą, że pierwsze owce to są 144 tysiące, a drugie owce będą żyły w raju na ziemi. Jak na to odpowiedzieć? Bardzo prosto. Pierwsze owce to Żydzi, a drugie to poganie. O pierwszych owcach Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, werset 6, gdy wysyłał uczniów do głoszenia. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Także chodzi tu o te pierwsze owce, to są te, które zginęły z domu Izraela. Gdy Pan Jezus wzbraniał się początkowo z uzdrowieniem córki w Syrofenicjanki, powiedział, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Mamy zatem pierwsze owce. A drugie owce? Apostoł Paweł wyraźnie napisał w liście do Rzymian w 1 rozdziale, wersecie 16, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu najpierw Żyda, potem Greka. I muszę wyjaśnić, że w tamtych czasach słowo Grek nie oznaczało tylko Greka, ale każdego nie Żyda. Żydzi używali słowa Grek na oznaczenie każdego, kto nie był Żydem, nie tylko Greka. Dalej, Ewangelia Jana tak komentuje słowa arcykapłana Kajfasza, który twierdził, że lepiej jest, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten zginął. Ewangelia mówi, że tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Naród w liczbie pojedynczej, greckie słowo etnos, z którego pochodzi taki zwrot jak etniczny, etnologia i tak dalej, zawsze oznacza naród żydowski w Nowym Testamencie. Słowo naród w liczbie pojedynczej. I tutaj wyraźnie chodzi o naród żydowski, ale czyli pierwsze owce, a te rozproszone dzieci Boże to kto? Poganie, którzy mieli być zgromadzeni do kościoła. Świadkowie jednak bardzo lubią powoływać się na Księgę Objawienia, na 7 rozdział i mówią, że 144 tysiące to klasa niebiańska, a wielka rzesza, wielki tłum to jest klasa ziemska. Powołują się na Księgę Objawienia. I co w tej Księdze Objawienia, drodzy, mamy? Co w niej mamy? Więc kiedy otworzymy 7 rozdział, to czytamy tam od 4 wersetu i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I jest wymienionych dalej w wersetach 5 do 8, po 12 tysięcy z plemienia Judy, Rubena, Gada, Asera, Naftalego, Manassesa, Symeona, Lewiego, Issachara, Zebulona, Józefa i Beniamina. A następnie od wersetu 9 czytamy, potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem,
odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. I w wersecie 15 między nimi czytamy: dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. Świadkowie twierdzą, że pierwsza grupa, te 144 tysiące, to klasa niebiańska, a tłum wielki to klasa ziemska. Jak na to odpowiedzieć? Zacznijmy od tych 144 tysięcy. Można odpowiedzieć bardzo prosto, że skoro dosłownie rozumiecie liczbę 144 tysiące, to dosłownie powinniście też pojmować te plemiona izraelskie i ten Izrael, jako literalny Izrael, dosłownie brany Izrael. Natomiast jeśli symbolicznie traktujecie ten Izrael jako Izrael duchowy, to konsekwentnie musicie przyjąć, że liczba jest też symboliczna. Albo cały fragment traktujecie dosłownie, albo symbolicznie. Interpretacja musi być konsekwentna. A poza tym można wykazać, zapytać, czy naprawdę Państwo wierzycie, że 12 tysięcy jest tutaj dosłownie, należy pojmować. Kiedy powiedzą, że nie, że 12 tysięcy to jest przenośnia, to można zapytać, jak suma przenośnych liczb 12 razy 12 tysięcy może tworzyć liczbę dosłowną. I też mają duży dylemat, jakim się takie pytanie zada. Co jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć, że ta wielka rzesza, która stoi przed tronem, ten tłum wielki inaczej, to właśnie podkreślono, że stoi przed tronem, jak czytamy w 7 rozdziale, wersecie 9. I co jest ciekawe, że zaraz w wersecie 11 czytamy: a wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali Bogu pokłon. Zauważmy, aniołowie stojąc przed tronem są w niebie, zgadza się? 14 rozdział Księgi Objawienia mówi o 144 tysiącach z kolei, że śpiewali nową pieśń przed tronem. I świadkowi można zadać proste pytanie. Skoro aniołowie i 144 tysiące, będąc przed tronem, są na pewno w niebie, bo nie macie co do tego wątpliwości, to jakim cudem ten wielki tłum, ta inaczej wielka rzesza, będąc przed tronem, jest na ziemi? Oczywiście dużo więcej osób i przedmiotów, czy podmiotów, jest w Księdze Objawienia pokazanych, że są przed tronem i są w niebie. Ale chociażby te dwa przykłady powinny wystarczyć, żeby pobudzić świadka do myślenia. Już mówiliśmy o cielesnym zmartwychwstaniu Jezusa, nie będę się powtarzał. To jest też temat do zastanowienia dla świadka. I również tutaj nie tylko Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 39, ale też drugi rozdział Ewangelii Jana, który wykazuje, że Pan Jezus miał w 3 dni odbudować świątynię ciała swego. Widzialny powrót Chrystusa to jest bardzo ważny i w miarę prosty dla świadka temat. Można go poruszyć. Był to jeden z pierwszych, najłatwiejszych, jakie, powiedzmy, doszedłem do prawdy, bo bardzo klarownie Słowo Boże mówi. We wszystkich 3 Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, w tych doniesieniach o czasach końca, to znaczy 24 rozdział w tych proroctwach Mateusza, 24 rozdział, 13 rozdział Marka i 21 rozdział Łukasza, wszędzie tam jest taki zwrot w tych rozdziałach, jak na przykład w Mateusza 24 rozdział, werset 30. I wtedy i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. We wszystkich tych 3 Ewangeliach jest mowa, że ludzie ujrzą Pana Jezusa. W Księdze Zachariasza jest niesamowity tekst w 12 rozdziale, wersecie 10, który ja, prawdę mówiąc, wolę z Biblii Gdańskiej, ale i tutaj jest wymowny, bo mówi: wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Czyli mają zobaczyć przebitego Pana Jezusa, a zatem powróci cieleśnie, widzialnie. Objawienie już dzisiaj przytaczałem, że ujrzeć powracającego Chrystusa ma wszelkie oko. Inny temat to natura Pana Jezusa. Że nie jest aniołem, już mówiliśmy. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków wykazuje to bardzo dobitnie, bo powiada między innymi: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Dalej: i znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Wszyscy aniołowie Boży, czyli Pan Jezus aniołem nie jest. Widocznie już wtedy była jakaś herezja wśród żydowskich wierzących,
że pisarz tego listu, niektórzy może myślą, że apostoł Paweł, zdania są podzielone, zdemaskował taką naukę. Pokazał, że Pan Jezus nie jest aniołem. I werset 5 drugiego rozdziału mówi, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Polecam też werset 10 pierwszego rozdziału, który przypisuje Chrystusowi stworzenie wszystkiego. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. W ogóle cały pierwszy rozdział i do drugiego rozdziału wersetu 5 to jest potężne obalenie poglądu, jakoby Chrystus był równy aniołom. Jeśli już wykażemy, że Chrystus nie jest aniołem, przejdźmy do dalszego etapu dyskusji, nie wszystko od razu. Czy Jezus jest stworzeniem? Wykażmy świadkowi, że nie. Już czytaliśmy dzisiaj Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, który wykazuje, że Słowo było u Boga i było przed stworzeniem, że wszystko stało się, czy zostało stworzone przez Słowo i bez Niego nic się nie stało. Czyli Słowo nie zalicza się do tego, co się stało, co zostało stworzone. Takie wyrażenie jak wszystko i nic wskazują, że wszelkie stworzenie powstało już przez Syna Bożego, przez Jego aktywne stwarzanie. Na ostatnim etapie dyskusji dopiero możemy poruszyć temat, że Jezus jest Bogiem. To jest bardzo trudne dla świadka do przyjęcia. To trzeba naprawdę się modlić. To trzeba naprawdę polegać na Bogu. I tu na przykład list do Kolosan już przywołaliśmy w Biblii Poznańskiej, tak jest dość pięknie oddany. W nim bowiem w Jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa. Jest też bardzo mocny argument, na który świadkowie w ogóle nie mają żadnej zadowalającej odpowiedzi. Gdy przywołamy Ewangelię Jana, sytuację, którą już dzisiaj, o której mówiliśmy, gdzie Tomasz, apostoł, który zaczął opuszczać trochę spotkania, nie był na spotkaniach, na których Pan Jezus się ukazał apostołom. I my też, jak nie będziemy chodzić na różne nabożeństwa, będziemy zaniedbywać, czasami możemy być do tyłu, tak jak Tomasz. Gdzieś tam z góry już poszedł do przodu, a my gdzieś tam, bo zaniedbaliśmy się, zostaliśmy w tyle. To jest bardzo ważne. I Tomasz nie wiedział, wątpił, ale kiedy się przekonał, że to Zbawiciel zmartwychwstały, powiedział: Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus zapewnił, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I teraz uwaga, gdy zestawimy te wersety z 19 rozdziałem, wersetem 10, albo jeszcze lepiej, 22 rozdział, wersety 8 i 9 Księgi Objawienia, gdzie Jan pisze tak: a ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Zauważmy, gdyby Pan Jezus był aniołem, gdyby był stworzeniem, powiedziałby to samo, co anioł do apostoła Jana. Powiedziałby tak samo: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Tymczasem Pan Jezus nie tylko nie sprzeciwił się oddaniu mu chwały, ale pochwalił tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli w to, że jest Panem i Bogiem. Ja powiem tak, możemy mieć najmocniejsze argumenty. Jeżeli ktoś jest nieszczery, jeżeli ktoś zamyka się na prawdę, nic nie pomoże. Najmocniejsze argumenty nie pomogą. Diabeł go porwie całkowicie. Nic z niego nie będzie. Ale głośmy wytrwale. Nigdy nie wiemy, co się stanie. Ja wam podam takie świadectwo, że były przypadki, że ktoś odchodził od organizacji, ktoś drugi go powstrzymywał. Nie odchodź, to jest jedyna prawda. Ja miałem taką rodzinę znajomą, rodzinę pięcioosobową. Mówili: nie odchodź, to jest najlepsza religia. Modliłem się zawsze, kiedy mijałem ich dzielnicę, jechałem autobusem do przyjaciela. Zawsze się modliłem za tą rodzinę. Mija jakiś czas, parę lat, dowiaduje się: wiesz co, tacy bracia w Toruniu są, co też odeszli od organizacji. Okazało się, że ta rodzina odeszła i uważała organizację świadków za sektę. Wyszli z wielkim trzaskiem, napisali 100 listów, znaczy jeden list, ale 100 kopii zrobili do świadków i porozwozili po całym Toruniu, po wszystkich, powtykali do skrzynek. Dużo ostrzej ode mnie nawet odeszli. Zobaczmy, nigdy nie wiemy.
Wydawało się, że oni mnie powstrzymują, oni nie wyjdą. Oni wyszli, jeszcze ostrzej ode mnie wyszli. Dalej, warto skupić się na naturze Ducha Świętego w niektórych rozmowach. I ja mam taki jeden fragment, który dużo mówi. Jeden fragment, ale dużo mówi. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, powiada o zborze w Antiochii, że gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I werset 4, oni wysłani przez Ducha Świętego udali się i tak dalej. Zauważmy, Duch Święty rzekł, jak czynna siła Boża według doktryny świadków może mówić, prawda? No nie wiem, gdyby ktoś mi tu powiedział, że to gniazdko do mnie przemawia, no to trochę się zastanawiał, czy coś tam z nim nie jest tak, prawda? A jeżeli słyszymy, że jakaś czynna siła Boża może mówić, to jest dość dziwny wniosek, prawda? Duch Święty przemawia. Co więcej, nie tylko przemawia, ale używa w stosunku do samego siebie zaimka osobowego mi. Odłączcie mi! Mówi o sobie, jakby był osobą. Wybaczcie, to jest tak oczywiste dla nas, ale dla nich nie jest oczywiste. I mówi, że on powołał Barnabę i Saula do pewnego dzieła i dalej wysyła ich Duch Święty suwerennie, jak tylko Bóg może wysyłać do służby swoich sług. Więc widzimy tutaj wspaniałe dowody. Jak świadkowi wykazać, że Duch Święty jest osobą? Według przyjętych ogólnie definicji osoba to jest ktoś, kto posiada intelekt, czyli rozum inaczej, wolę i uczucia lub emocje. Że Duch Święty posiada intelekt, to na przykład list do Rzymian mówi, 8 rozdział, werset 27. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Żeby się wstawiać za kimś, no to trzeba być rozumną osobą, prawda? I żeby mieć jakiś zamysł, jakiś cel, jakąś intencję, trzeba też być rozumną osobą. Co więcej, mamy tutaj pierwszy list do Koryntian, który porusza niezwykle ważną sprawę darów duchowych. I czytamy w 12 rozdziale, w wersecie 11, że wszystko to za sprawę jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I greckie słowo bulomai, które występuje tutaj, oznacza właśnie świadomy akt woli, że ktoś czegoś pragnie, pożąda, że ktoś ma jakąś wolę. I Duch Święty właśnie ma wyraźnie tutaj wolę. Dalej, list do Efezjan zapewnia, że Duch Święty ma uczucia. Bo w 4 rozdziale, w wersecie 30 powiedziano: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli ma najwyraźniej uczucia, można go zasmucić. Są mocne dowody. No, wydaje się, no po co to poruszamy? No po to, bo inni ludzie tego nie rozumieją. To macie tutaj w Bielsko-Białej chrześcijan dnia sobotniego, odłam od adwentystów. Oni też nie wierzą ani w osobowość i boskość Ducha Świętego, ani w stuprocentową boskość Pana Jezusa. Trzeba być przygotowany. Praktyczne zalecenia, które bym właśnie podał jako sugestie. Mocno trzymajmy się tekstu i kontekstu Biblii. Zawsze, nie tylko w rozmowach ze świadkami. My musimy niejako mocnym uchwytem trzymać się Słowa Bożego. Musimy być bardzo ugruntowani, bo dzisiaj wielu ludzi mówi piękne rzeczy, nie tylko świadków Jehowy, i jest tylko jeden problem z tymi pięknymi rzeczami. Że one nie wynikają z Pisma Świętego, z natchnionego Słowa Bożego. Dlatego drugi list do Tymoteusza 1,13 mówi: wzoruj się na zdrowej nauce. To jest nasz wzorzec. Musimy trzymać się kontekstu. Nie pozwolić, żeby świadkowie pływali. Jeden tylko temat niech poruszą. I my poruszajmy z nimi. Nie 10 na jednej dyskusji, nie 3, nie 2. Jeden, tylko jeden. I nie dajmy im uciekać od tego tematu. Zwracajmy uwagę na wypaczenie pewnych wersetów w ich przekładzie. Oni nieraz przytoczą i słuchajmy uważnie, co oni tam przytaczają. I wtedy pokażmy, przeczytajmy z naszego przekładu. W żadnym wypadku nie zgadzajmy się, żeby z nami założyli tak zwane studium biblijne. Wyznajemy zasadę sola scriptura, tylko Biblia.
Tylko na podstawie Biblii może być. Bo to studium biblijne to tak naprawdę studium myśli ludzi z ciała kierowniczego. To studium myśli grzesznych, nieodrodzonych ludzi, którzy próbują nam narzucić jakiś niebiblijny punkt widzenia. Upewniajmy się, sądujmy, czy ci ludzie coś przyjmują. Zadajmy nieraz pytanie, i jak wzbogaciła Pana ta dyskusja, albo obserwujmy, jak reaguje, czy się zastanawia, czy myśli, czy trochę zaczyna się jakoś łamać. Obserwujmy, czy trochę się zastanawia, czy właśnie cokolwiek przyjmuje. Jeśli nie jest otwarty, jeśli jest zamknięty i uparty, pozostawmy takiego człowieka Bogu i dajmy sobie spokój. Szkoda czasu. Lepiej spędzić ten czas na modlitwie, na czytaniu dobrej książki chrześcijańskiej, niż na spieraniu się z jakimś upartym, zatwardziałym człowiekiem. To nawet nas zrujnuje. Nie przyjmujmy literatury, bo znowu do nas przyjdą. Mają zasadę, że zawsze wracają tam, gdzie coś zostawili. Z tym, że czasami dojrzały chrześcijanin może zastosować pewien taki doświadczony brat, na przykład pewien taki trochę trik. Powiedzieć tak, przyjmę od was literaturę, jeśli weźmiecie coś ode mnie. Mam tu taką broszurę. Czy moglibyście sprawdzić, czy ona jest biblijna? A ja sprawdzę, czy wasza jest biblijna, spotkamy się i wtedy porozmawiamy. I to jest taka metoda, którą można ewentualnie zastosować. Ale to tylko osoby bardziej ugruntowane. Jeśli chcemy szybko pozbyć się świadka, bo na przykład mamy zły dzień, nie chcemy, mamy jakiś czas zarezerwowany na poważniejsze sprawy, to możemy zaproponować modlitwę do Pana Jezusa. Na pewno się na to nie zgodzą, bo im nie wolno. Możemy zaproponować modlitwę Ojcze Nasz. Również im nie wolno nawet mówić modlitwę Ojcze Nasz. Mają zabronione. Mówią, że ta modlitwa jest tylko wzorcową modlitwą i nie należy jej powtarzać. Możemy zaproponować też rozmowę z byłym świadkiem albo z pastorem. No, zobaczymy. Często wycofują się. Od razu jest taka rada, nie kierujmy świadka do zboru. Taki świadek, który już wątpi, już ma takie problemy, może nie być zdatny, żeby gdziekolwiek pójść. Ja muszę szczerze powiedzieć, że na początku to już u świadków się źle czułem, ale nie rozumiałem też jeszcze protestantów. Gdzieś byłem w połowie drogi i taki byłem trochę ostrożny. Nie trzeba na siłę ciągnąć. Może prędzej na jakąś rozmowę indywidualną gdzieś w domu, w takiej kameralnej atmosferze przy herbacie z kimś wierzącym, dwóch, trzech chrześcijan jakoś tak, czy jakaś rodzina. Tak na razie kameralnie, ostrożnie, bo to jest człowiek trochę spłoszony. Trzeba trochę ostrożnie. Oczywiście to nie jest regułą. Czasami Bóg nas tak i Duch poprowadzi, że właśnie przyjdzie na nabożeństwo i zobaczy, Bóg jest pośród was, padnie i nawróci się. Też tak może być. Nie wiemy. Po prostu polegajmy na Bogu. Bardzo ważna uwaga. Bądźmy ugruntowani w podstawach wiary. Ugruntowujmy się. Poznawajmy dobre właśnie wykładnie Słowa Bożego. Są dobre niektóre książki. Brat Krzysztof Dubis, który was odwiedził, przetłumaczył taką dość dobrą książkę, Doktryny biblijne Mayera Perlmana. Wydało wydawnictwo Life. Bardzo fajne, taka zielonoświątkowa, systematyczna, prosta teologia. Bardzo zrozumiała, przydatna. Czytajmy też o podstawach wiary. Nie tylko świadectwa, ale też takie rzeczy. Bądźmy świadomi pułapek. Nie bądźmy zbyt pewni siebie. Jak byśmy zareagowali, gdyby świadek przytoczył nam Ewangelię Jana 14, rozdział, werset 28, gdzie czytamy m.in. Ojciec większy jest niż ja? Czy to zburzy nasze przekonanie, że Jezus jest równy Ojcu? Jaki ma sens to, że Ojciec większy jest niż ja? Jak możemy świadkowi pomóc wtedy? Możemy przywołać Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, drugi rozdział, werset 9, w którym czytamy, że Chrystus na krótko uczyniony został mniejszym nawet od kogo? Od aniołów. I możemy powiedzieć, nic dziwnego, że to mówi, bo mówi to jako człowiek. Mówi to jako człowiek. A ponadto list do Filipian pokazuje go, że był w postaci Bożej od wieczności, ale uniżył się. Uniżył się aż do śmierci krzyżowej. I można wykazać, że wyparł się samego siebie, uniżył się. I jako człowiek rzeczywiście był mniejszy i jako człowiek jest mniejszy od Ojca. Ale jako osoba boska, jako Syn Boży jest równy Ojcu. Bo z drugiej strony, co powiedział? Ewangelii Jana 5:19 między nimi, co powiedział? Powiedział o Ojcu tak. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Przez chwilę przemyślcie to.
przychodzę do was i mówię wam, robię to samo, co Bóg robi. Co byście o mnie pomyśleli? No właśnie, brat tu pokazał trochę na głowę, nie? Właśnie, a tu przychodzi ktoś i mówi, że robi to samo, co Bóg. I ba, uzdrawia, wskrzesza umarłych. I mówi o odniesieniu do szabatu, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. A co to oznacza? Że tak jak ojciec nie przestrzega szabatu, bo jest twórcą, bo podtrzymuje całe życie, również w szabat. Tak samo syn nie ma obowiązku jako Bóg przestrzegać szabatu cotygodniowego, bo on jest ponad to. On utrzymuje wszystkie stworzenia, on podtrzymuje przy życiu również w szabat, również pracuje, działa cały czas. I to jest niesamowite. I Żydzi stwierdzili w 5 rozdziale Ewangelii Jana w wersecie 18, że Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Więc trzeba świadków naprostować. Pamiętać o tych pułapkach, które stosują. Powiem wam tak. Kiedyś taki pisarz Chesterton przyrównał ortodoksję, ja go nie pochwalam, ale akurat ten przykład jest bardzo trafny. Przyrównał ortodoksję do takiej wąskiej ścieżki, wąskiego pasma górskiego, gdzie idziecie i po lewej i prawej stronie macie przepaść. I musicie zachować równowagę. Tym jest ortodoksja, tym jest prawowierna nauka. Herezja na czym polega? Skupiam się tylko na człowieczeństwie Chrystusa, pomijam boskość. Żeby tą wąską ścieżką iść, trzeba uznawać i człowieczeństwo Chrystusa, i Jego boskość. Żeby iść tą wąską ścieżką, trzeba uznawać i suwerenność Boga, i odpowiedzialność człowieka. Żeby iść tą wąską ścieżką, trzeba zachować równowagę w wielu dziedzinach. Trzeba widzieć wszystko, co mówi Słowo Boże. I mieć się na baczności, żeby niczego nie pominąć. Jeśli sobie nie radzimy w rozmowach ze świadkami, poprośmy jakiegoś dojrzałego chrześcijanina, bo potrafią zburzyć spokój, potrafią wnieść innego ducha, niezdrowego ducha. Pamiętajmy o tym. I właśnie to są takie praktyczne zalecenia co do rozmów ze świadkami. Ja wiem, że nie wyczerpałem tematu. Chciałbym wam serdecznie, drodzy, podziękować, że wytrwaliście aż do tak późnej godziny. Naprawdę to doceniam. Wiem, że temat jest trudny. Powiem wam szczerze, czasami wolałbym już na inny temat mówić. I czasami mówię o Trójcy, mam konferencję, czy na jakieś inne tematy czasem chciałbym mówić. Na przykład teraz przygotowuję taki materiał na temat życia chrześcijańskiego. Chcę mówić o uczciwości, o szacunku, o takich ważnych cnotach, o których Słowo Boże mówi, a nie zawsze po prostu o tym się mówi. Na co dzień w zborze też nie mówię o świadkach. Głównie to, co mówię, to mówię ze Słowa Bożego, normalne kazania. Ostatnio omawiam 7 zborów z Księgi Objawienia, na każdym kazaniu osobny zbór. A więc jest to trudny temat, sami widzicie, ale wierzę, że nieprzypadkowo jestem tutaj i że nieprzypadkowo wy tutaj jesteście, że Bóg chce was wyczulić. Żebyście myśleli o tej grupie ludzi, jaką są Świadkowie Jehowy, a także inni ludzie również, którzy są w różnych sektach, a takich tu w Bielsko-Białej nie brakuje, w różnych jakichś czy herezjach, nazwijmy, żeby nie używać tego słowa sekta może, bo ono jest używane przez panujący Kościół przeciwko różnym wyznaniom też. A więc właśnie, miejmy to na sercu i módlmy się w tej sprawie i ugruntowujmy się, żeby dać odpowiedź każdemu, nie tylko powiedzieć, mnie to nie interesuje.